czy właśnie nie było celem premiera nie tyle uzyskanie poparcia, bo to było wiadome, że je ma, co odwrócenie uwagi aktorów tej sztuki od tego, co właśnie jest treścią? W kontekście poprzedniego głosowania zwłaszcza sądzę, że pan premier również chciał sprawdzić, jakie poparcie ma we własnym klubie. Aczkolwiek ostatnia wizyta pana premiera w klubie parlamentarnym PO została skomentowana jako fakt, że klub murem za premierem stoi. Więc sądzę, że pan premier już mógł wczoraj oczekiwać, że będzie jednomyślność w podejmowaniu decyzji przez ten klub. Ale no, najważniejsze to sprawdzić. I to sprawdzam, wyszło pomyślnie w kontekście tej niefrasobliwości, jak to zostało określone w głosowaniu nad sprawą pana Kamińskiego, nad odwołaniem pana Kamińskiego, nad uchyleniem immunitetu. Tak, panu Kamińskiemu. Więc to też było ważne, żeby pokazać i sobie, ale również i publicznej, i publiczności politycznej, że klub Platformy Obywatelskiej w dalszym ciągu mówi jednym głosem. I pogłoski o tym, że są jakieś potencjalne niespójności, potencjalne rysy na tym klubie są przesadzone. Więc to było bardzo ważne. I pan redaktor mówi, czy głosowanie nie było przypadkiem, odwróceniem uwagi. Każdy uczestnik życia politycznego ma prawo kreować i koncentrować naszą uwagę na tych aspektach, które są dla niego w danym momencie politycznie wygodne i ważne ze względu na różne cele. I ta jedność klubu Platformy Obywatelskiej była szalenie ważna, więc też jest to głos dla członków Platformy Obywatelskiej, że oto jesteśmy spójni, a tym samym silni w dalszym ciągu.